kochani, witamy was bardzo serdecznie wraz z Tulą. Witamy. W kolejnym odcinku z siostrami. A was, tak jest, zaczynamy, bo Tola wróciła właśnie z pracy. Zobaczcie, jak wkroczyła, jakie wejście, nie? Tak. Ej, ona 500 coś przyniosła, tak? Czy mi się wydawało? Bonus, nie, 370. Bonus, ale coś jeszcze chyba zarobiła też, nie? I coś zarobiła, to było 5 stówek chyba, to my miałyśmy już tak mało kasy. Ej, to tak, ja nie wiedziałam, to że... coś było. No, to ona przyniosła. No. Cyfrowy aparat jakiś dostała, ty! Niewiele lepszy. najbliższa zmiana, ale teraz mi powiedz, ona stanowisko komentatorka konfekcji. Nie wiem, co to jest. Tak, słuchajcie, nie wiem, co to jest, ale dobra. Pokaż, moja droga, masz ten aparat tutaj? A nie, to Pola. A ma, to jest ma. Ten aparacik. Dobrze, ale fajnie, że ma. Słuchajcie, robimy tutaj ścianę sławy. Ścianę sławy naszej Poli. A dlaczego tu nie ma... A bo to dwugwiazdkowa, ona ramki nie daje? A, serio? Sprzedać można kolekcjonerowi. Za 25. A ty? 50. Ej, całkiem możliwe, że takie zdjęcie, bo to było... Boże, wyceń. Co to jest wyceń? Ej, a jak ona to sprzedała? Chyba nie, nie? Pola, pokaż. Tu troszeczkę tak ogarnęłyśmy poza nagraniem pole. Tak. Aha, dobrze, że włączyła mnie. A w tym czasie ty chodź, moja droga, wiesz co, zjedz sobie też, weź sobie jakieś resztki i chodź na chwilkę sobie też pooglądaj. Oglądaj kanał, może być komediowy. No i co? A ona dzwoni gdzieś, wycenia to. Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Ej, ale... Wyceniona na stówę. Ej, a tu było 20... Ej, a wyceń to! Może ona jest znudzona. No, jest strasznie. Czekajcie, to... Nie, dobra, one sobie to same mają posprzątać. Ty idziesz brać... Nie. Dobra, ty już jesz i oglądasz, także spoko. A to też będzie więcej warte. Tak, myślę, że tak. Bo tam było 25, a stówę, a to było warte 50 i ciekawe ile. 3 stówy! No patrz! Ej, wiecie co, jak tak będzie bieda... Ej, to by mogła sprzedać, bo one mają 2, a Tola jej da. No. Swoje, co myślisz? Myślę, że tak. Że można by tak zrobić? Tylko, że wiesz co... to jest specjalnie dla Poli, nie? To może tam... Właśnie, chodźcie, ja wiem, że to się tak... No, ale dobra, powiedzmy, nie? Że niby tam jest jej imię. Na tamtym zdjęciu jest imię Poli. A tu Tola mówi, weź ty moje sprzedaj. Weź to moje sprzedaj. Myślę, że ja aż tak bardzo nie zależy, nie, jak to nie. Tam. Ja też myślę, że nie. Jak to była jakaś sławna youtuberka, to już bardziej. Tak. A ciekawe, czy to nie będzie tańsze, Gosia, nie? To by było dobre teraz. Nie, 300, nie, tak sprzedaj. Tak. Sprzedaj to, kurde! Może ja wysika jeszcze dostała gwiazdkę. Skorzystaj. Coś tam się pojawiło, Asia, za tym. Pola zaczyna pracę za godzinkę. No już nie mogę doczekać, jak ona będzie w tej reklamie grała. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. No. Ej, weź no, kobieto, ja wiem, że ten, że ty sobie oglądasz, ale... Jak, chyba raz to wszystkie weźmie, co? Chyba tak. Tylko jeszcze musimy to krzesło, Asia, też sprawdzić w końcu. No kogoś jeszcze tu dorwiemy. No. Ja tu dzisiaj czekam właśnie na to, jak to będzie wyglądało. Też... Jak ty wyglądasz super. Ja myślę, że spoko. Który ma poziom tych umiejętności aktorskich? Trzeci. No nie tak źle. Niech ona sobie usiądzie tutaj na chwilę. A ty to sprzątasz. Ej, ja jej dałam, przepraszam. Ja jej chyba zaznaczyłam. Ale dobra, bo tej zabawy strasznie brakuje, więc niech ona dokładnie sobie... Dokładnie, niech ona sobie no, posiedzi. Ona z pracy wróciła, niech odpocznie. Tak, tak. A ta dopiero idzie do pracy też. No. Weź to też przy okazji. Niech same sprzątają, nie będziemy za nie sprzątać. No, dokładnie. No. Także raz. Tola, ty zostajesz w domu, odpoczywasz sobie, ewentualnie możesz później... Tu może później... coś jeszcze sobie zrobić na kompie, może... Nie. Co tu mamy? Ona może coś ulepszyć, jeszcze nie. Te aktualizacje można zrobić. O, kup dodatkowy element, ty. Co to jest? Nowa kamera? Ale kurczę, Gosia, my tak... Jeszcze nie chyba. To poczekajmy, jak ta wróci, może coś tak, dostanie. Ja też tak myślę. Możemy, ale aktualizacje... Aktualizacje, tak. O, odpowiedz sławy. Na kom... Dołącz, kurde, ludzie, oczywiście, że tak. Jestem ciekawa, ty. Czekałam na to.
Ja już nie mogę jak będzie gra w jakichś takich filmach, wiesz, jak tam będzie jakaś akcja, tak było na tych zwiastunach, no nie? Że oni tam grali tak normalnie w tych filmach. Kurde, przecież. Jestem ciekawa, jak to, no. Jestem ciekawa. Właśnie. Różne chyba będą, nie? Będą jakieś romantisz takie. No chyba, jesteśmy. Nie? Jesteśmy. To, no to wygląda coś jak, słuchajcie, jak szpital, jak kariera w sensie, że nas wywala. Bo właśnie zobaczmy tak, co tu mamy. Ukończ występ, przygotuj fryzurę i makijaż, no. Ćwicz umiejętności aktorskie i plotkuj z kimś na planie. No słuchajcie, to tak jak w karierze, Gosia. Wywala nas gdzieś na jakąś parcelę. Ale czekajcie, fajnie. Chodźcie to ino obadamy tak całe. Okej. A, bo my jesteśmy w tym miejscu tutaj, gdzie to widać na mapie, a gdzie nie można się dostać. Dokładnie. Tak. Ej, zobaczcie, tu jest całe... O, te budynki. Ej, całe miasteczko takie jest, jakby jakoś ten... To jest fajne akurat. No. To co mamy jeszcze? No dobra, ale my chyba będziemy tylko w tym, w tej hali takiej, nie? Bo to są takie hale jakby. No zobaczmy, no, chyba tak. Pokaż, co tam jest w środku jeszcze. Jeszcze niżej muszę, nie? Co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś green screena i tu jest jakaś... I tu będzie chyba ta reklama. Tak, tam jest ten płyn, zobacz. Mydliny coś tam było, nie? Ej, tutaj, że... Aha, do tego to jest, gdzie trzeba stać. Bo ja się zastanawiałam podczas tego, nie? Podczas first looka. Ja mówię, do czego to są te rzeczy? Tu mamy maszt, jakiś green screen. Ej, ciekawe, jak to będzie wyglądać. Tu też są jakieś te. No, super. Ej, tu są te. Makijaż. A może... Ej, no właśnie, ja się zastanawiam. Tu jest, słuchajcie, załóż kostium na występ. Najpierw makijaż, później kostium. Jak to tam jest, Gosia? Chyba najpierw kostium? Najpierw kostium, a później make-up. To chodźcie, najpierw założymy kostium na występ. A nie powin... ukończ występ... Nie, dobra. Chodźcie. To występ to później, nie? Idziemy najpierw tu kostium, później zrobimy make-up, później... Lamy, czy coś? Co później zrobimy? Poplotkować mamy z kimś, ale tak, nie wiem. Tak, tak. I ćwiczy umiejętności tutaj? A jak tu zacząć ten występ? Ona będzie musiała tam... No zaraz zobaczymy. A tutaj może ćwiczyć te. Te umiejętności. Umiejętności aktorskie przed lustrem. Dobra, czekajcie, najpierw zobaczymy to. Jestem ciekawa, jaki będzie miał kostium. No jakieś piratki chyba, nie? Bo tam taki statek był. Ale przecież ona mydliny nagrywa. No ale na takim statku. Tak? No nie widziałaś, przecież tu jest ster i tu jest maszt. Nie widziałam, nie zwróciłam ciemno. Bo tam jest ciemno, no może nie widzisz przez tego. Nie, widzę, na Skype'ie to... O, przepraszam. Tam jest ten. Bardzo ją tutaj kurczę. Kolorystycznie jej dobiera do tego. Ej. Parówkę ma! Jak to parówka? Ej, jak to? Ej, to nie pasuje. A nie, dobra, nie. Ej, za parówkę ją! Ej, czekajcie. Nie, no bo ja muszę ją uwiecznić. Ej, tak. Dobre, dobre. Ej, parówka z musztardą. Tak. A piratka? No jest, piratka! No tak myślę. Ej, bo może musi iść na ona nie ma makijażu? Nie, rzęs jest. Bo idziemy na makijaż przecież. Ona tu, patrz, ja ci pokażę. Tu masz maszt piracki, Gosia. A tutaj, taki, znaczy takiego statku. Aha. Tu masz ten. Ter. I takie beczki. I te mydliny. Makijaż. Co myśmy miały? Makijaż, tak. Przygotuj fryzurę i makijaż na występ. Nawet fotel jest od tej. No. Od Toli. Ej, i szafa od Poli. Ale ten jest taki inny, patrz, on ma takie tu lusterko, tamten też tak miał chyba? Nie, nie kojarzę tego. Czy miał? Lampkę. Ma taki coś. A nie wiem. No ciekawe, jak on wymaluje. No dobra, dawaj. Ciekawe, żeby, ale wiesz co, tę fryzurę by jej też mogła zmienić. Ciekawe, czy jej wydał, no bo taka, albo kapelusz przynajmniej jej dać, nie? No. Ale jaki make-up jej walnęła, wo. Już? Patrz, jaki make-up ma. Kreski ale taki zrobiła. W sumie piracki, nie? Ale nie obcina jej włosów! No! Ona już ma krótkie! To już nic nie zostanie. No. Ciekawe, czy jej zrobi nową fryzurę. Ale to nie pasuje, no co ty kobieta? No to, nie, czekaj, nie, chyba nie. One chyba takie są, widzę, może też jakieś początkujące? No, chyba tak. To taka agencja, wiesz. Ale słuchajcie, fajnie to jest zrobione. Super, fajnie to wygląda, no. Co będzie grać na gitarze? Blondie? Ale pasuje w sumie. Ej, ta tam osiągnęła drugi poziom umiejętności. Ej, czekajcie, zobaczmy sobie ją.
Ej, fajnie wygląda. I tak wygląda. Ale wiecie, co wam powiem? Że pasuje ta fryzura tak. do tego nawet. Mogłaby nie być ta rosowa, tylko ta druga blond na przykład. No. I ona jeszcze ma te baby hair takie czarne. Tak. Ej, ale fajnie, ale że tak powiem wam, że taka pirat... No! To czepki nie ma, kurczę, szkoda. No szkoda, że tego nie... Przecież jest piracka ta, no, nie? Jest. Yes. Ja to właśnie widziałam też na zwiastunie tam, że właśnie one były poprzebierane, te simki, właśnie tak w takie, o, w takie jakieś stroje, w piratki, jakieś ten... I tu jest... A to jest to, co ma Tola. Dawaj ją, Asia, do lustra i plotkuj. Czy to jest reżyseru? Reżyser. Tak, reżyser. A co z reżyseru możemy? Przywitać się możemy tylko, przyjazny... A, dobra. Reżyseru na mnie. Ona chce grać na gitarze. Ćwicz plus jeden, Sława. Ej, jest tu potwierdzić gotowość, ale jeszcze najpierw ćwiczymy, mówisz? Tak. Myślę, że dobrze. Tak. Jeszcze ta chwilę, żeby jest... O, jest to lustro. Ćwicz umiejętności aktorskie. Z kimś poplotkować jeszcze musimy. Ćwicz taniec. Ej, ćwicz taniec przed lustrem? Może to było, a my zaś... Bo wiesz co, bo ja nie mam takiego stojącego lustra, a może ja też nie takim mam. Stojącym też nigdy nie mam. Zaczekaj, ale musimy ćwiczyć, żeby się to... Ej, ale jak bardzo mi się to podoba, że to, że włosy zmienione i że całkiem fajnie wygląda. Zupełnie inaczej, no ma perukę, nie? No tak. Znaczy, no... Bo tak, to by było bez sensu, ona taką fryzurę ma bardzo taką nowoczesną, nie? Taką, wiesz, i gdzie ją do takiej tej... Jojo! Ej, a będzie tak mówić, tak arr, tak. O, dobra. Poznaj uwagi reżysera. Dobra, poplotkuj z kimś teraz. Poplotkujemy. No to przyjazne powitanie. Tutaj zrobię miejsce. Jakiś albinosek? Nie, no albinos to... Nie, ten po prawo mi chodzi. A ten? Chcesz z nim poplotkować? Fioletowy. To może poznać tutaj. To jest Hadżar. Hadżar jakiś tam. Więcej. Kłóć się o karierę tam było, nie? Aha. Poplotkuj. Dobrze. Tu jedzie, leci jakiś, jedzie tak, leci jakiś ten Iron Man. Tak. Nieźle. Ploteczki na planie. Ploteczki na planie, ludzie, muszą być. Praw komplementy Simowi na planie. A to może tej? Zabawne. Chodź tam do tej królewny. Jaka kurde. Królewna. Biżu. Biżu musi być. Dajmenty. No bo dam ci całe to. No dobrze, ale zapytaj o pensję. Ej, czekaj, bo ja muszę to ten, bo tu jest parę nowych takich. Zapytaj o pensję. Rozmawiaj, ale zapytaj o pensję. Nie było to w tej karierze? Kurczę, wiecie co? Nie wiem. Już. Na pewno zbiegaj komplementy. Odegraj scenę. Nie, to, nie, to nie ma nic innego, ale my mamy jej prawić komplementy, tak. Ale to pochwal strój? O, na przykład. Myślę, że to chyba zatrybi, nie? Ta o śmieciach. Ona jeszcze przyjdzie do domu, trzeba wyrzucić śmieci. Sprawdzić maile. No, fajny masz lakierki. Nie widać, ale fajne. Dobrze. Do reżysera teraz. Poznaj uwagi. Przyjazne powitanie, tak. Poznajmy uwagi reżyseru. Ale fajnie, wiesz, tu taki recik, szalik, taki... Fajnie jest taki reżyseru. No. Ej, ten tu... Tak, Boże. A reżyseru do nas się pofatygował, Gosia. Jakieś uwagi? No to musisz pewnie ten zaznaczyć. Halo? Aha, no tak, no bo ja się przywitałam, a ja... Zgłoś gotowość, poznaj uwagi reżysera. Co? Muszę... Ej, ona jest zmęczona. Dobra, już kończymy. Uwagi. Proszę mi tutaj, co bym mogła zrobić lepiej. Jestem profesjonalistką w... Tak. O, no potwierdź gotowość. Ale on nic nam nie powiedział. No niby coś tam nie gadał, wiesz. Po lewej. Zgłoś gotowość, o. To też jakiś tam ten nam. Właśnie Iron Man tu nam się wtrażala. Jestem gotowa. Jestem gotów. O, reklamy. Ciekawe, czy kasy dostaniemy, jak nam pójdzie z tym.
Ej, moment, bo ja, słuchajcie, pauzuję, bo ona jest zmęczona, a chcę tutaj zobaczyć. Czekaj, no to jest cena prezentacji produktu, ja myślę, że od tego bym zaczęła. Ej, Kosia, zobacz, normalnie mamy na green screenie mosze, lucie. Ja czekajcie, jak będzie na przykład lepsza agencja, bo ja wtedy czytała, że tu jakieś są cztery rodzaje chyba agencji. A my jesteśmy w tej chyba najlepszej, no w tej najniższej. Tak, więc może później sobie fajny, wiesz. Słuchajcie, odegraj scenę sterowania, odegraj scenę prezentacji produktu. Najpierw myślę, chyba, że... najpierw chyba nie, powinna, ja myślę, to... z tego. Nie, bo najpierw, że ho, ho, na przykład gdzieś tam płynie, a później, wiesz, a co, aha, najpierw produkt przedstawi, a później będzie płynąć? Ale nie, czy to jest, no to kliknij na ten. Ryzykownie, bezpiecznie. Zaraz... Ej, dajesz ryzykownie? Dajemy? No. Spierdzieli to w pierwszy dzień, mówię ci. Mówisz? No wiesz, najpierw sterem, że gdzieś tam coś się dzieje, jakaś akcja, ona płynie, a ja później jej przedstawia. Tak dziwnie. I nagle zabrudził jej się strój i przedstawia... Mam, ale ten, tak jak te reklamy, słuchajcie, uwaga, będzie ten, lokowanie produktu. Reklamy z Perwolu są takie beznadziejne, wiesz, które oni gdzieś tam na siłowni, a nagle ta wyciąga spod pachy, kuźwa, taki wielki płyn. Patrzcie, patrzcie. Hej, tam, na horyzoncie, hej, ar. Ej, patrz tego. Faktycznie. No i pięknie. Ej, odegraj scenę wycierania. To teraz, to nie ma chyba ten... prezentację produktu, a tu nie idzie tego gościa. Aha, tak. Jest, ale ja myślę, że to jest, kurczę... Bez znaczenia. Tak, ja myślę, że... Ale no ja wiem, że to jest bez znaczenia, ale można to tak fajnie sobie zagrać, wiesz, po swojemu. Prezentuj produkt bezpiecznie albo ryzykownie. Bo to jest... Możemy ryzykownie, ona ma dość wbitą charyzmę, nie? Dawaj ryzykownie tam, a później kurde. Będziemy wycierać. Ona jest ważna, ona tu chce za wszelką cenę. Tak. Dobyć sławę. Tak. Ej, ten, X. Trzeba chyba ty miałaś tu. Ej, ty miałaś tu. A nie, ona tu a będzie wycierać. Zadanie, no. Uwaga, akcja. Mam nadzieję, że ty tego nie wylejesz. Naprawdę. Siał, tu trzeba. Spieszy jej ten. Shishubi, jak ona gada fajnie, musisz posłuchać później. Mhm. I ta muzyczka, ona tak. Ar. No i cięcie, cięcie. No i co? I teraz ryzykownie. Jak już tak jest. Wycieraj. Arabe. Jak to tak? Ona... Jego szczota! Jezu, ja to spadnie. Ja muszę, słuchajcie, bo to pamiątka. No i pięknie! Brawo! Ej, tam był czas, Asia, patrz, ledwo zdążyłam. Wiem! Teraz to zauważyłam. Ja też. I co teraz? Czekaj, bo tu gadają coś do niej. Chyba wszystko. Idzie sobie odpocząć? Zdrzemnąć się idzie. Ej, zgasili światło. Bo to się zaraz kończy czas, pewnie to się zaliczy, no a nie? Mogę coś tu jeszcze z nim? No zobacz właśnie. Opowiedz mu śmieszną historię. Nie wiem, cokolwiek, cokolwiek tak. Tam po prostu, trzeba się podlizać. Ej, fajne, podoba mi się to. No, ale jakbyś to widziała, jak ona ćwiczy przed tym, zanim akcja, to ona tak... Wiesz, że, ta, że szczękę tak, wiesz, sobie... Ej! To bardzo wow! Brawo, ale możemy zostać jeszcze na parceli, jakbyśmy chciały. Aha. Cięcie. Pola zakończyła kręcenie swoich scen. Ekipa się pakuje, a nakręcony materiał zostanie wysłany na do montażu, przepraszam. Pięć stówek, ale wiesz co, tam było od do i chyba mogłyśmy najwięcej 640, jak się nie mylę, zarobić. Aha. Nie było tam czegoś takiego? A było coś takiego. Zdobyta sława. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pięknie. Słuchajcie, ej, bardzo super. Mi się podoba. Też mi się podoba. Fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. No to co? Awans! Na stanowisko statystka. Pola awansowała i teraz będzie pracować jako statystka. Zyskuje też możliwości udziału w nowych przesłuchaniach. Zobacz, świetnie. Już, powiedz mi, gdzie to tu. Znowu było? Tutaj tam, o, właśnie. No ale to trzeba nie, zadzwonić. To sprawdzić dostępne no. Przesłuchania. No to no musi tak. Chyba już, kochana, weź tylko od razu ten, a ta dalej... tyle godzin przed telewizorem siedzisz. Zero produktywności, nic. Pokaż. A to miałyśmy jest... słone mydliny. To było no takie ta. Pirackie. A może poczekajmy na kolejny dzień, Asia, może, ale to jest kolejny kowbojskie dzień. Kowbojskie sztuczki może byśmy to wzięły teraz? Nie, tu, nie, Gosia, patrz, ona miała maksymalną kwotę zdobyła. Od 170 do 500, czyli super nam poszło. Ale to już robiłyśmy, to no, byśmy robiłyśmy. Musiały tylko gitarę, byśmy musiały kupić. Kowbojskie sztuczki, a dlaczego nie zarobiła sobie na gitarę? No w sumie. Nowa kolekcja kawałków w klimacie country. Ej, ja bym chciała widzieć tak kowbojskie. No to dawaj, a ten, zaznacz to. A zobacz, czy ma coś w wyposażeniu. Dostała jakąś tą?
Nic nie ma. Nie. A mają one coś? Czekaj, a tutaj nic a nie dostały? A może wasze rodziny? Ej, ma tutaj tablica stylu trędziarska, ale to jest chyba od... Proszę u mnie te komentarze. No bo to jest śmieszne, słuchajcie, bo zawsze ten u gości komentarza, a u mnie później... U mnie nagadamy głupotę, a później Łasia się widzi. No, u gości gadamy głupoty, a potem rozkminiamy to u mnie. Czekajcie, ale już za późno niestety. Ale dobra, dobra. Ej, tu jest coś. Czekaj, odblokowane na pierwszym poziomie kariery twórcy stylów. No to jest od Toli. Uuu, ale to wielkie. Ej, ale to jest fajne. Co to jest? Nie wiem. Ale to jest fajne, ej. Pusta tablica, słuchajcie. Wow, ale to jest fajne. Co to jest? Zaplanuj stroje. Najpierw stwórz tablicę stylu, zdobywając koncepty, które dodasz do obiektu. Jak zdobyć koncepty? Mam pieniądze. Nie wiem. Ej, serio, ej, weź ty w ogóle cały dzień na tym, skorzystaj. Mogłam jej dać, żeby zadbała o siebie, wiesz? No. A tak się zagrałam tam po prostu i... A ty, kochana, dobra, ty idź już, No, połóż. Także dziewczyny idą spać i zobaczymy się rano, nie? Mhm. Słuchajcie, jakieś info tu w nocy wyskoczyło, Poli. Nie do wiary, studio jest bardzo zadowolone z twojego występu w reklamie. Przysłali same komplementy, nie wiemy za bardzo. Jak się zachować w tej sytuacji? Zwykle musimy się uciekać do wyjaśnień albo wymówek i wysyłamy kolejnego aktora. Dobra robota. Tylko żeby nie przeszło ci przez myśl, że możesz prosić o podwyżkę. Ej, jakie no to te... bardzo zachęcili. No, kupiliśmy gitarkę. No. Także dobra. Ale zmykamy, no. Kochani. No dobra, Pola idzie po jajeczka. Szamaj. Niech sobie zje. Ona na dziewiątą ma, moi drodzy, więc tak. Zje. Najpierw niech zje Kosia. Tak. Bo wysikać to się tamten. Wiesz co? A Tola też. A Tola ma na którą? Tola ma a też... A nie zrobiły nic. No ja wiem. Słuchajcie, kurde, ale ona ma umiejętności literackie. Umiejętności literackie? A pokaż jeszcze ale na słuchajcie, to? Czemu umiejętności literackie do... komentatorki, no w sumie tak, komentatorką ona teraz jest. A pokaż, najdź jeszcze raz na te literackie, bo tam coś, że książkę przecież możemy kupić. Pisz książki na komputerze albo przeczytaj podręcznik. Ja, no. Ale to strasznie idzie jak krew z nosa, Gosia. Z książki. Ja wiem, ale teraz kompa, żeby kupić, to my nie mamy pieniędzy. Nie mamy, ale czekaj, bo trzeba by jakiś regał, nie? Im tutaj walnąć na książki. Ja myślę, że ten najtańszy, Gosia. Tak, ja też tak myślę. Mhm. No nawet w salonie możemy dać przecież. W sumie, na razie dam tu, tak z boku. Dobra. Tak mówiłyśmy teraz, wiecie, poza nagraniem, że będziemy, no, że będziemy przyprowadzać, słuchajcie, je jak najszybciej. Tak, ja myślę, że już wyjdzie coś w galerii. Mhm. Gosia tak właśnie mówiła, że... Nawet w tej cenie, co jest ten dom, ja podejrzewam, że będą dużo lepsze domki. Tak, i bardziej takie foremne, bo tu trzeba by za dużo grzebać. Patrzcie, ile tu jest miejsca. Tak. Ale to jest takie jakieś, nie wiem, trzeba by tu pozmieniać. Niefajny rozkład w ogóle. Nie. Dlatego dziewczyny nie są zbytnio tutaj... Przepraszam. Nie są zbytnio zadowolone, słuchajcie, z wynajmu tego domu, więc ja myślę, że one sobie... Idziesz ty, moja droga? No, bierz sałatkę. Dziarskim krokiem. Tak jest. Więc ja myślę, że one będą szukać czegoś tutaj w okolicy innego. Mhm. Ja też tak myślę, bo tu kurczę... Wariaty! Wariaty. A co tam, ja nie miała o modzie znowu gadać? Pokaż, no. Miała gadać o modzie. No to więc wiesz co, tu mogą porozmawiać. Musisz to znaleźć. Ej, co wy dziewczyny? Co, one się kłóciły? Teraz co te? Wywiad. O, jest. A nie wiem. Coś tak złożyczyły sobie jakby, wiesz jak. Ej, Pola, poczekaj chwilkę, a ty sprzątasz, bo ta chciała z tobą zagadać. Serio, już to się straciło? Rozmawiam o stroju. No bo ta już nie chce słuchać o swoich prześwitujących gaciach, więc dlaczego ty idziesz? Aha, bo tu znowu coś rzucone. Wiecie co, ale tu... Tu, żeby odebrać tę nagrodę, trzeba całe to wyzwanie zrobić. Tak. Więc może, słuchajcie. Rozmawiają, dobra. Może jeszcze raz? Mhm. Ale też to jej chyba nie zatrobiło. Bo ona już musi iść do pracy, Asia. A, pokaż na tą pracę, czy jej to zatrobiło, czy nie. Chyba nie.
Ja 75%. To czekaj. Tu też masz ostroju zaznaczone. Właśnie nie wiem. Bo już się teraz... No, ona idzie. Dobra, idź. Słuchajcie. A ta nie idzie czasem? Ej, a czemu ty nie idziesz na przesłuchanie? Czwartek o 9. A czwartek. To by sobie może pograć na gitarze. W sumie tak, ale wiecie co, kochani? To my sobie to już dogramy. Ja myślę poza nagraniem. Pokażemy wam tak. Po prostu tylko to przesłuchanie i u Gosi też zobaczycie następną reklamę, ja myślę, no, że tak zrobimy. Wojską, ciekawa też jestem. No, bo dzisiaj się dużo, dużo już tu działo, ja mam już dość materiału na odcinek, także moi drodzy, zapraszam serdecznie już jutro do Gosi. Kolejna reklama się szykuje. Trzymajcie się, pa! Pa, pa!